Tak. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, Pan zapowiadający już wszystko powiedział, to co powinno być powiedziane na temat biografii. W zasadzie to wydała Pani 6 książek poetyckich, 5 tomików, a jeden wybór wierszy. Tłumaczony na bułgarski. I to w dodatku tłumaczony na bułgarski. Natomiast spotykamy się tutaj przy okazji tomu ostatniego, tomu Tykanie, który w tym roku ukazał się nakładem wydawnictwa Forma. Opracowywał czy redagował ten tom i posłowie napisał Piotr Michałowski, który tak charakteryzuje zawartość tej książki. Racjonalnie wytyczone granice poetyckich cykli przemieszczają się w labiryntach świadomego istnienia. Się przenika w Tykanie, dociera tu i tam, obejmując liczne dotykania. Sięga w czas gorszy, poza horyzont introspekcji i autobiografii, w lepszą, bo uklasycznioną przeszłość literatury i historii, gdzie przebywają przyzywani z daleka oni. Książka składa się z 75 wierszy, czyli jest obszerna, ułożonych w 6 cykli. Ale zanim przejdziemy do Pani wierszy, chciałbym, żebyśmy trochę pomyśleli, porozmawiali o czymś, co ja nazwałem sobie dziedzictwem poetyckim, rodzinnym, takim genetycznym. I na początek poprosimy Piotra Józefiaka o przeczytanie wiersza. Wiersz Niespodzianka. Julian Przyboś, telefon 2-letniej Uty. Halo, hola, hololo. Ucho idzie w głuchocho, a oko w dalekolo. Idzie po nici, po wici i po badylu, po liściu i gałęzi, i po zalesie lezie, a po igiele pędzi. Idzie, po dobroci paproci, i po oście po złośćcie, po konar kuku w górze, po sznurze od słuchajki, to uchoko i idzie, i wyjdzie do lesionej zabajki, do zalesionej bajki, do czarocy w nilesie. Hola, holo, zielolo, cicho, odezwijże się, pluskaj nisko, głęboko, bełtotaj głośniej, ciszej, uwidzi cię, usłyszy i oko, i uchoko. Hola, halo, hololo, dalekolo, głęboko. Halocha, chochololo, tutaj mówi zielolo? A co mówi? Że woda to mijana uroda i pluska tylko tyle u brzegu bełtotliwie, a jak pluska, to biało płynie. Halo kto? Łaba. Łaba wygina szyję, pod nim zielona woda i słońce, i gogoda, i błyskajka, i fala, i dwie łodzie na wodzie czerwone ode żagla. Kiedy je łaba mija, różowieje mu szyja i brzegiem cień tej szyi, a dalej od tej szyi, co płynie i co ginie, w sitowiu i w wiklinie, widzisz no to, co kica? Kto to taki? To jiji. Ten jiji w dalej lesie biały puch w zębach niesie, na gniazdo dla małego jiji urodzonego, nago na oziminie. Patrzaj, słuchaj, nim minie. Halo, hola, hololo, odpowiadaj zielolo.
mów mi albo zapluskaj. A gdzie się podział Guskaj? Ten, co uciekł niczyi, do Łaba i do Ii. I poleciał jak z piórkiem. Łapaj Guskaja, Łaba, łapaj zajączku Ii. Z jednym okiem czerwonym, z drugim uchem zielonym. Gdzie on i jaki taki? Z pazurem i pazurkiem? Czy po wici i nici? Po kanarkuku w górze? Po sznurze od słuchajki? Wróci do mnie z zabajki? Halo, to Uta tutaj. Mówi tu Basia Uta, a tam Guskaj? Zapukaj tu, zastukaj. Guskaj Uty nie słucha, brak mu jednego słucha. Jego głowa się chowa, we słuchajce głęboko, łapu łap go za ucho, stuku puku go w oko. Guskaj pisnął, zajęczał, łabędzio i zajęczo, zabłyskał i zeskoczył, i tyle go na oczy, tylko piórko się trzęsie. Guskaj ucieka w pole, tam, gdzie dalekolo, jezie, zioro, jeziolo, ziejo, zielo, zielolo, dopłynęło wokoło, we wądole i lesie, a tu teletolofon stoi cicho na stole, a Guskaj zmyka w lesie. Dziękuję bardzo. No to inny przybość niż miasto, masza, miasto maszyna i masa, prawda? Proszę Państwa, cykl wierszy nazywał się Wiersze dla Uty. Julian Przyboś, czołowy polski poeta XX wieku, najbardziej znany i najbardziej rozpoznawalny przedstawiciel awangardy, pisze taki wiersz i być może on łamie wiele reguł, które Piper w swoim programie zapisał, ale jeśli chodzi o sposób pisania, to jest awangardowy, był awangardowy. Ja tylko powiem pani w formie dygresji, że pół Polski, przynajmniej te, które ja znałem, tak, to zazdrościło pani, że taka młoda poetka, córka poety już ma książki. Jak to pani odebrała w tamtych czasach? Taka, ja tak książkę, mówi pan, mówi pan o tej książce, tak, Wiersze i obrazki. Tak, tak, tak. No to ja, że nie byłam poetką, po prostu ojciec, no ja powiem, to był Guskaj, to był taki niewidzialny stwór i to był zając, oczywiście pluszowy, który tak został nazwany, ale no to tata wymyślił, znaczy posługiwał się słownictwem dziecka, wszystkie dzieci mają takie ciekawe słownictwo. No znaczy, tata to spiął. No spiął to, tak. Tak, no, to i to nie był jeden wiersz, bo to był cały cykl. Moje tam były, powiedzmy, ilustracje, ale to też to były rysunki zebrane, które flamastrami, takie kolorowe, które zostały użyte, ale też nie były ilustracjami do tych wierszy na pewno. A proszę mi powiedzieć, czy to miało jakieś znaczenie w momencie, kiedy pani zdecydowała, że pani będzie pisała poezję, to, że pani dzieciństwo upłynęło na obcowaniu z wybitnym poetą i bardzo charakterystycznym? Znaczy dlatego też może zaczęłam pisać tak późno, no bo... No, uważam, że to jest tak trudna dziedzina i tak mój ojciec był już tak wybitnym poetą, że nie ma co się za to zabierać, ale z drugiej strony no, na szczęście byłam późnym dzieckiem, jeszcze nawet dziewczynką, więc wtedy no, w pewnym momencie widocznie to już tak we mnie narosło, nie miałam czasu na malowanie i prawdopodobnie dlatego też no pozwoliłam sobie na pisanie wierszy. I to dosyć szybko, dosyć dużo tego powstało, bo to... To znaczy potrzebny był odpowiedni czas i odpowiedni impuls. Tak no myślę, tak, dużo tak. Jeździłam autobusami po Warszawie, bo właśnie projektowałam te wnętrza, nie miałam samochodu, więc miałam dużo czasu na myślenie i nie miałam czasu na malowanie. Ale no to tak się już ośmieliłam, to tak jednak trzeba było się trochę przemóc i zobaczyć, czy w ogóle można tą materią się zajmować, bo to jednak taka materia, która jest dostępna każdemu tak naprawdę, bo co innego muzyka, malarstwo, aktorstwo, taniec, to są dziedziny, których trzeba się szkolić latami, a właśnie to każdy może językiem może się każdy posługiwać. No i teraz, czy zacząć się nim posługiwać
pisać wiersze, to czyli tak one najbardziej, nie opowiadania, tylko taką najbardziej grążącą język. Sposób wyrazu. Tak, tak, no więc taki sposób wyrazu i to wydawało mi się, no właśnie, no w pewnym sensie nieosiągalne, okazało się osiągalne, albo właściwie w dalszym ciągu nie jest osiągalne. No tak, no, pani cały czas wątpi w to pisanie. Powiedziała pani, że potrzebna była taka cezura czasowa, jakby oderwanie się od tego. Czy pani ma świadomość dziedziczenia pewnych technik, sposobów pisania awangardowych, takich z Przybosia, ale nie tylko z Przybosia? Znaczy to tak pewno jest, jak się na to spojrzy później, ale ja jak piszę, to w ogóle to nie ma dla mnie znaczenia. Czyli to jest... To tak samo wychodzi, widocznie mam pewien sposób, skonstruowany mózg w ten sposób, że tak myśli i tak mu układają się słowa, ale to nie jest to takie, znaczy no zawsze jest świadome układanie słów, ale... Nie to, że wybieram sobie jakiś rodzaj pisania i w ten sposób będę pisać. O, tak to nie, to tak się nie pisze, tylko chyba nikt tak nie pisze. Nie wiem, drugie czytanie, trzecie, korekta i coś tam się wtedy jeszcze poprawia. No tak. Ja wypisałem sobie takie trzy grupy, powiedzmy, technik, które się stosuje w pisaniu, mianowicie pewna słowotwórczość. Namaluje raczej niecość, pisze pani w jednym wierszu, czyli niecość jako taki nasz byt codzienny. Ale tak. To jest niecością. To jest coś jeszcze innego. Jest te stworzenie. Kalekują smutki smędzące. Tłusto i tajemno. Zwierzowatość ziemi. No po prostu czasami trzeba użyć słów, których nie ma, no. Na opisanie czegoś. Połączeń słów albo zmieniać znaczenie, tak? No tak. Metafory, takie typowo awangardowe. To jest przybosiowe, katedra zakwita. Dla mnie to jest takie czyste. Ale to jest w podświadomości mi pewno tkwi, chyba, że to jest o katedrze. Ojciec napisał trzy wiersze. Sklepy rzeczy. Kałuża niebem błyska. No to każdy widzi to, co tutaj jest awangardowego. Ale nie każdy tak to określi, że kałuża błyska niebem. Niebo się odbija w kałuży, tak mówimy. No tak. Wiosna ptasia ćwierka, wiosna ćwierka. Dzień jasny, powidnokrąg, wzgórzami się toczy. No to takie chyba bardzo przybosia. To rzeczywiście, bo też są pisane w gwoźnicy. Bo to jest dłuższy fragment. Ja to widzę. A ja na szczęście nie jestem literaturoznawcą, więc nie muszę tak na to patrzeć. A ja jestem emerytowanym, także też już niewiele pamiętam. Polonistą nawet nie jestem, więc... Dochodzimy do początków Przybosia, do gwoźnicy, bo pani też o gwoźnicy. Dwa, trzy wiersze. Nawet więcej chyba, z pięć. No ale tutaj w tym tomie A w tym tomiku tak, to są tylko dwa, czy trzy. Czym była gwoźnica dla Przybosia? No miejscem urodzenia. No tym pierwszą taką ojczyzną. Tak, pierwszą najważniejszym pejzażem, który wpisuje w miłość dziecka do tej ziemi. Właśnie to jest właśnie to słowo, taki pejzaż. Tak. Czym jest gwoźnica dla pani? No bardzo się zmienia. No, była miejscem pięknym i tragicznym jednocześnie, bo pierwszy raz ją zobaczyłam na pogrzebie taty i to było 6 października umarł, więc pewnie jakiegoś koło 10, czyli taki piękna jesień i ładny dzień i jednocześnie pogrzeb, koszmarny, jakaś taka ciężarówka, tłumy ludzi, okropne. Ale potem mam przyjaciół w gwoźnicy, byłą dyrektorkę tamtejszej szkoły imienia Juliana Przybosia, którą nie tak, w sumie tam jeździłam do gwoźnicy od śmierci ojca, od czasu do czasu, a tu ją poznałam, ale też zdarzyła się w ich rodzinie tragedia. Więc ta gwoźnica, która była takim miejscem przyjemnym, że jeździłam też na narty tam, bo tam fantastycznie i tak dalej, i na żaglówkę razem z nimi, też się stała takim znowu miejscem tragicznym w jakiś sposób. Znaczy zdecydowanie miejscem tragicznym też. Proszę o przeczytanie wiersza. To jest 2015, znów gwoźnica. A, to tam, 2015. Mój obowiązek teraz. Ja to słabo z tym czytaniem, ale dobrze. Aha.
Znów gwoźnica, 2015. Niektóre drzewa podług gatunku już samopłoną jesiennie. Rozległość falowań wzgórz ochrania przed przyziemnością horyzontu, a płaskość płyty nagrobnej nie przygniata, łagodzi. Na przestrzał czuję wszystkich istot trwanie. No po prostu tak, nasycana pewnością. Czekam na znak, już nie muszę, wiem. A jednak w nagłym, trzepotliwie krzykliwym podfrunięciu, zniknięciu uleciała złoto-ruda para bażantów z lasu, jak z arki, w nieskończoność przetrwania. No i tak rzeczywiście było. Tak było. Gwoźnica, może dla młodszych pokoleń, które mogą nie wiedzieć, to jest wioska w Pod Rzeszowem, 30 kilometrów od Rzeszowa. Miejsce urodzenia Juliana Przybosia. I ten wiersz, który pani w tej chwili przeczytała, ja sobie to opisałem w ten sposób, że jest tutaj i dyscyplina opisu, jest metaforyzacja, jest podobny przybosiowy ton, takiego jasnego, pozytywnego patrzenia na pejzaż, krajobraz. Na wszystko w pewnym sensie. Tak, w tym wypadku na krajobraz. Ale jednak w końcówce pojawia się taki chwyt poetycki, z którym awangardziści walczyli. Jest to porównanie z użyciem jak. I to jeszcze jest z lasu, jak z arki, z dużej litery, nieskończoność przetrwania. Czyli no kiedy ta racjonalność... Kiedy to było? To strasznie dawno. Potem był Różewicz, Białoszewski. Ta racjonalność opisu jakby kończy się pewną taką dziurą metafizyczną. No bo te dziury metafizyczne to tu cały czas nas wciągają przecież. No, ale jednak trzymajmy się dalej wierszy. Filip Kaczmarek i kolejny wiersz z Gwoźnicy. Zima w Gwoźnicy. Z bieli i błękitu śniegu drzewa złoto oświecają na niebie. Wcześnie. Czernieją w kotlinach, tylko brzozy błyszczą wysokopiennie. Przestrzeń. Dziś dzień jasny, po widnokrąg wzgórzami się toczy. Czy to wypuklenie w ziemi sprawia, że czuję? Istniejemy na trzeciej od słońca planecie, najpiękniej osadzeni. Zjednoczeni z tą gwiazdą, jedyną, naszą. W kręgu słońca na wieczność, toczącego się w cieple na tym globie życia. Wśród ptasich śpiewów i kości rzucanych do dołów już nie bolą. W kręgach ognisk, koło pączków pękających wiosnami pod nieboskłonem domkniętym. I pojęłam doskonałość kosmicznego, ziemia słońce krążenia, mądrego, a po nocy gwieździstej, gwoźnickiej, poranek następny, różowy, jeszcze księżyc, blado-żółty guzik dzwonka do nieba, o, już zniknął za wzgórzem. Dziękuję. Bladożółty guzik dzwonka do nieba. To jest cały Przyboś. On by mógł tak napisać. Tak, ale to mi ten teraz, bo nie żyje właśnie ten Paweł, któremu jest dedykowany ten wiersz, więc to taki był, teraz mnie to tak, w tej chwili mnie to tak... Panią poruszyło. No. Ale przechodzimy wobec tego do kolejnego tematu, który panią interesuje, który panią, można powiedzieć, męczy, bardzo pani przeżywa. Mianowicie chodzi o świat przyrody, o świat w tym wypadku może szerzej rozumiany, nie tylko przyrody takiej, z którą my obcujemy, ale także przyrody w sensie kosmicznym. Są takie wiersze, w którym pani pisze o pewnej jedni i tutaj też jest krążenie Ziemia-Słońce, sens tego krążenia. Skąd taka tematyka i dlaczego pani tak mocno, emocjonalnie w to się angażuje? No to chyba wszyscy się angażujemy. Teraz te śmieci segregujemy, myślą, że coś to pomoże. Nie, ja w to w ogóle nie wierzę. Znam wielu Marianów, których to nie obchodzi.
No, no ale jednak nie żyjemy w takich czasach jednak przełomu. W tej chwili 60% zwierząt zginęło w ciągu ostatnich tam, nie pamiętam ilu, ale 400 lat, jakoś bardzo niewiele. Więc jest świat, który się staje takim światem bez, no tylko hodowane zwierzęta, tych dzikich pewno już nie będzie. No, czas jednak takiego przełomu, albo człowiek coś z tym zrobi, albo nie, albo samo się zrobi. Więc to myślę, że dotyczy wszystkich w tej chwili, już nie mówiąc o pływających wyspach śmieci i tak dalej. No takie czasy są w tej chwili. Więc to nie tak, że sobie wymyślam temat, tylko te tematy same się skaczą na człowieka. No tak, no, nie pani pierwsza i pewnie nie ostatnia. No pewno nie ostatnia, tak? No, no. Ale mam taki argument, bo pani mówi, że wszyscy to przeżywamy, wszyscy się angażujemy, wszyscy widzimy, co się dzieje. No na szczęście umieramy, więc tak za bardzo to się nie ma co przejmować. Jest taka pracownia na rzecz wszystkich istot. Mhm. Pani słyszała, tak. Która już ponad 20 lat prowadzi swoją działalność i oni zajmują się ogólnie, można powiedzieć, tym, co panią interesuje w temacie ochrony przyrody, ochrony życia. Znalazłem taki głos w internecie i fragment. Ekolodzy, sekciarze czy sekty pozarządowe i głos w tej kwestii. Zgodnie z postulatami ponurej sekty, ukrywającej się pod zmyłkową nazwą Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, ponurej, bo w jednym z punktów programu tej sekty jest redukcja liczebności gatunku ludzkiego, by w ten sposób zdobyć Lebensraum dla wszy, szczurów, pcheł i pozostałych swoich faworytów. A to ze strony ONR-u, czy jakieś inne? Nie, ale blisko. To trochę no. Starszy pan, taki, który co drugie zdanie musi użyć nie epitetu, tylko pochwalnego przymiotnika na temat tych naszych współbraci, którzy teraz są albo gdzieś daleko, wysoko, albo nisko, albo w Izraelu. Jest taki publicysta prawicowy, nie będę go reklamował. Nie, no to mnie pewne rzeczy mnie bolą, jak się dowiaduję, ale tak w pewnym sensie też tak do końca się tym nie przejmuję, no bo mam swój los tego człowieka na ziemi w tym momencie, to jest mi dane i jaki mogę mieć wpływ, no to też nie wierzę, że mam wpływ przez segregowanie śmieci. No ale czasami trzeba jakoś tą złość może. Tak, ale mówimy o takim głębszym zaangażowaniu. Może pomoże nam w tym wiersz Leśność Mroczna. Poprosimy Filipa Kaczmarka. To jest wiersz ze strony 65. Jeszcze blask, ale gaśnie. Złotem w czerwień i purpurę. Las mrocznieje, gęsto suto. Tajne życie wzrasta, krąży, węszy. Może być tam wątlik Harwaj, tak dla siebie najważniejszy. I piechotek, leśny idzie i nie jeden. I na kwietnik trębacz, skryty w swoim bycie. Sobie żyją tłumnie i tajemnie ci nazwani i nieznani. Szabak krwisty, może wcina, a zalotka, większa zresztą, skrzydła składa. Świtezianka dziewica ginie, właśnie raz na zawsze. Coraz ociemnialej kroczy, bo las nocą istnieje, krostopato i mimsiście, aż odpycha moją inność, zabieganą i bezczelną, samą własną. Krzyknął tak, przenikliwie, chropowato, podkorowy dech istoty. Podkorowy dech istoty. Ja bym przywołał tutaj Karla Gustawa Junga, który rozbudował teorię o uzdrawiającej mocy rytuałów, bo to jest rodzaj rytuału. Idzie pani przez mroczny las, mroczny, nieświetlisty, a jednak odnajduje pani tam coś, co daje nadzieję. Czy to jest sposób na ratowanie świata i na ratowanie życia? Pokazywanie takich przeżyć, czy też kreowanie sytuacji, w których takie przeżycia mogą mieć miejsce? Nie, no wydaje mi się, że poezja nikogo nie uratuje. Znaczy świata to już na pewno nie może dać jakąś przyjemność, czy
odnalezienie siebie dla jednego, dwóch osób, ale to takich ambicji nie mam, no jest to raczej ratowanie samej siebie być może. I no bo dlaczego się w ogóle pisze, prawda? Żeby się, znaczy słowa są takim narzędziem, a czasami bronią wobec tego, co jest właściwie znaczy, nieopisywane. Ja się nie zgadzam z tym, że to poezja najbardziej, to właśnie Leszek Szaruga mówił, że że właśnie poezja najbardziej. Ja myślę, że w muzyce to jest to takie prześwity najbardziej widać tak naprawdę. No, w plastyce też. No, ale mniej. Nie. Znaczy uważa pani, że poezja jest najbardziej no myślę, że taka najbardziej te takie prześwity to chyba jednak jest muzyka. Też dla mnie jest nieosiągalna. Więc to pani jako odbiorca mówi. Mm-hmm. Tak, tak. Myślę, że poezja również może tak działać. Teraz eksperyment, proszę państwa, ponieważ no tak drążymy... Przeczytać się tego nie da, to jest tylko drążymy, drążymy temat. Jest kluczowy wiersz w tym tomie, kluczowy, jeśli chodzi o określenie pani światopoglądu, tak to nazwijmy, poetyckiego. I właśnie chciałem panią prosić, żeby pani przeczytała nam ten wiersz. A to nie da rady, to jest do oglądania, na końcu ja jestem malarką. Nie, to się nie da przeczytać. Jest na ekranie. No właśnie po to można tylko obejrzeć, w końcu nie wszystko ale trzeba ale tylko czytać. Pół się zmieściło, także druga połowa. No to właśnie to takie jest ludzkie myślenie. No jak się pisze wiersz, to tyle rzeczy przychodzi do głowy, prawda? Tak najróżniejsze skojarzenia można pójść w jedną stronę, w drugą, tu rozwinąć. Z tego można by 1000 wierszy zrobić, z każdej rzeczy można zrobić. No każda jest częścią wszechświata. I to taki pokazujący właśnie taką, no właśnie niemożliwość właściwie pisania wierszy, które zawsze biorą tylko to jakiś tam ułamek i to nawet nie jest ułamek, jeszcze mniej. Więc taki dążący do zera. No więc to czytać się nie podejmuje. A ja myślałem, że pani to przeczyta, bo ja czytałem to 10 razy. No to odnośniki, no bo tak funkcjonuje ludzka głowa. Do końca nie mogę rozgryźć tego. No jak to? No łatwo jest. Jeszcze udało się takie znaczki graficzne, czy z tego w komputerze, że można było te strzałki zrobić, bo tak to już w ogóle byłoby ciężko. Tak, bo liczyłem na to, że gdy pani nam przeczyta ten wiersz, to będziemy wiedzieli właśnie już do końca wszystko. A nie, to właśnie wiersze na tym polegają, że nigdy nie mogą być do końca wszystkim. Znaczy, to jest to, żeby może się chciało, tak jak równanie, prawda, fizycy szukali równania wszechświata, to chciałoby się, no już nie ja pierwsza, wiersz, który by zawarł cały, no ale to ciągle nie wychodzi, dlatego się spotykamy, wszyscy piszą, jest, dalej to trwa, tak to by już przestało. Bardzo często używa pani znaku zapytania, czy pytań w wierszu, takich wątpliwości, wtrąceń. Tutaj na tym wykresie też widzimy, to pytań jest tyle samo, co stwierdzeń, prawda? No tak. To jest taki sokratejski sposób myślenia, prawda? Mm-hmm. Czy takim ideałem pani wiersza byłby wiersz złożony z samych pytań? No właśnie każdy wiersz jest trochę pytaniem i taką jakąś nieudolną próbą odpowiedzi jednak też. Ale czasami pani daje tak zdecydowane odpowiedzi w tych publicystycznych wierszach zwłaszcza. No jak jestem wkurzona, to daję zdecydowane odpowiedzi, tak. Ale no to dotykanie czegokolwiek jest... No wiersze się biorą z tego, człowiek jest zdumiony światem i chciałby go jakoś dotknąć, namacać, czym ten świat jest, czym się jest wobec tego, czym jest człowiek w tym. I to tak, to jest tak nieuchwytne, ale mamy dany język, no jako jedyna istota, tak, no to zwierzęta mają, ale w innej formie jednak język. I tym próbujemy dotknąć świata i znaleźć się w nim, ale to jest zawsze tylko próba, ale mimo wszystko taka dająca poczucie, nie wiem czego, poczucie bezpieczeństwa, to nie, siły też nie, ale jednak takiego ciągłego, właśnie radości życia tak naprawdę też. Mhm, wypisanie jest też radością, czasami trudno, czasami nie. Użyła pani radość. Kilka razy słowa dotykanie, tykanie. No tak, no bo cały czas jesteśmy w tym, dotykamy, a to nam znika też, prawda, bo jest czas, jest już chwila, która była, już nie istnieje. A tykanie? I nie da się właściwie ująć tego wszystkiego. A tykanie, co to jest, czym jest tykanie? No, znaczy różne ma znaczenia. No, tutaj oprócz tam, tego zegarowego. Już Michałowski, tak? Już Piotr nam powiedział, tykanie.
no jest przemijaniem, jest tykaniem kogoś takim czasami bezczelnym, bo tak, prawda, można przez ty mówienie, to jest przez tykanie i takim też lekkim dotykaniem, no wszystkim naraz, czyli takim próbowaniem złapania materialnie w słowo czegoś, co znika. Czyli cały czas mówimy o relacji między podmiotem wierszy, a innymi, a światem, a kosmosem, no tak, a przyrodą. To, co panią zajmuje, tak? Pani tego dotyka, pisząc. Znaczy, nie wiem, czy to ja dotykam, czy to mnie dotyka. To raczej ja jestem dotykana panią, i to jeszcze mi tam się samo w głowie... Relacja zwrotna, tak to nazwijmy. No tak, to matematycznie. I teraz przechodzimy na ziemię. Czas gorszy. I dwa wiersze. Nienawiść i taka sytuacja poranna. Przypominam, że czyta Filip Kaczmarek. Nienawiść. Utwierdzone w miejscu, podążając za światłem, wzrastają w ufności wysokopiennej. Wyginają przezornie konary, gałęzie, gałązki ku niebu, zachowując równowagę, trzepoczą listkami. Aż tu wrażono metal, z hukiem zacichły, złote aureole ran na ziemi. Ból nasz wspólny, mnie na nogach biegającą niszczy bezradność. Broczę nienawiścią wysokopiekielną. To jak te drzewa cieli po prostu. I koło mnie też cieli te drzewa, także koszmarne było patrzeć. No to a taki, to jeszcze nie jest ten taki najbardziej. Taki nowy kompleks Polski będzie, tak? Ścięte drzewa po wyczynach pana Szyszki. Dom, taki piękny dom. Powiedziałam mu, że jest barbarzyńcą ten to, tak, co ciął, ale miał papiery. No. Papiery z drzewa. No właśnie. Proszę. Taka sytuacja poranna. Obudziły mnie łkania ptasie, piskąc łaknące. Rozwarłam skrzydła laptopa. Zacząłam pracę. Na błękit wirtualny pokolorowałam okiennice przyjaciółce w domku nad jeziorem. Forsycja właśnie tam kwitnie. Zamykając wieko laptopa, zerknęłam jeszcze. Się dowiedziałam. Amerykanie przyjebali tomahawkami. Taka nazwa, uświadamiająca geniusz ludzkiego umysłu. Siekierka zamieniona na pocisk dalekosiężny. Ho, ho. Robnęli w lotnictwo syryjskie, które właśnie otruło własne dzieci. Dzieci tych, co myślą inaczej. Rezultatów nie pokazano. Spojrzałam w okno na dąb, który jeszcze ocalał. Podeprę się kijkiem. Czyli sytuacja inna, ale też wielkiej krzywdy. I zupełnie inna forma wiersza. Szeroka fraza, taka opowiastka. Taka notatka. I jedyny mocny kolokwializm jako reakcja na uderzenie tomahawkami, czyli samolotami, które bombardują. Zupełnie jesteśmy w innym świecie poetyckim. Nie mówię o tematyce, mówię o formie zapisu, formie kodowania, niż tam, gdzie startowaliśmy w naszym spacerze po pani poezji. I to jest taki trop, który znajduje potwierdzenie też w pani wierszu w pewnym sensie programowym, do którego dojdziemy na końcu, że najistotniejsze jest dla pani wierność zapisu temu, co pani przeżywa. No tak. No nie sama forma. Nie. Nie pilnuje pani tego, żeby ale to były metafory. Ona się sama rodzi z żeby to były metafory, żeby to były przeżywania. Ja to metaforą jak przyjebali. Przyjebali po prostu. Co tu ma metaforyzować? Trup się ściął. To jest swego rodzaju metafora też. No tak, no właśnie, też jest to metafora. No bo taka, myślę, że dana sytuacja, dany moment przeżycia wymaga innych słów i wyciąga z człowieka inne słowa. Jest jeszcze inny świat, który pani przywołuje jako zestaw wartości. To jest ten ostatni cykl Oni, o którym Michałowski mówi, że to jest przywołanie tych, którzy odeszli, chociaż nie tylko z bardzo dawnych czasów, bo też jest tu mowa o ludziach, którzy
którzy żyli z panią współcześnie. Tak, ale też nie tylko chodzi o tych zapisanie życia tych konkretnych osób, no ale też jakieś przez te osoby coś innego. Tak, mówię o wartościach, o pewnych wartościach. Ja zwróciłem uwagę na wiersz o Hypatii, takiej, można powiedzieć, mniszce, filozofce może. Filozofce, tak, no. Tak? Która... Astrologia. Astronomia. Która zginęła tragicznie. Mhm. Może nie będziemy wchodzili w jakich warunkach i tak dalej, ale jej postawa, tą, którą prezentowała, była wybitną osobowością w Konstantynopolu wtedy, kiedy funkcjonowała. Miała autorytet i prowadziła własną szkołę, w której uczyła, miała uczniów z wielu krajów, głównie oczywiście mężczyzn. Czy to ma jakiś akcent genderowy nieść, czy nie? Nie, no to świat, w ogóle dzielenie na takie, bo uważam, że w pewnym sensie każda kobieta chyba jest feministką, więc ja też, no bo inaczej to bym z panem tu nie rozmawiała, tylko to bym zamiotła podłogę, prawda, i posprzątała później po spotkaniu, ale no więc w ten sposób. I, no nie, akurat niekoniecznie, no o to chodzi w tym wierszu. Właśnie o co innego chodzi. Nie, to nie o to, absolutnie nie, ja pytam na marginesie. Że państwo mogli ocenić, o czym mowa, poproszę naszego miłego lektora, Filipa Kaczmarka. I wiersz Hypatia to jest strona 91. Zostałem zaskoczony trochę. Zostałeś zaskoczony. To ja mogę przeczytać. O, nie mam sprawy. No jeszcze, odpocznij, bo jeszcze jeden przed tobą. Hypatia. Rozważała świat, szukając miary pod krążącym gwiździstym niebem. Odnajdywała jego porządek. Kreśliła elipsy. Dopiero po wielu okrążeniach Słońca Kepler wykazał, że odkrywała tajemnice gwiazd, reguły wiru nieba. Obserwowała planety o imionach rzymskich bogów dążące po elipsach, śladzie sumy odległości od dwóch punktów, jak od dobra i zła. Piękna dziewica, ufała nauce, unikając ludzkich namiętności, odległa od miłości i nienawiści. A jednak przyszli po nią, wywlekli, odarli z szat. Zawsze są tacy, co nie rozumieją, ciągle ich rzesze, że na skrzyżowaniu dwóch belek w tym jednym punkcie jest tylko miłość. Dziękuję. Refleksja dla państwa, a my przechodzimy dalej. To, na co zwróciłem uwagę, to też wiele aforystyczności w pani wierszach znalazłem, a również... które nie tylko są puentami, ale też wiele bardzo dobitnych i mocnych puent. Na przykład, namaluję raczej niecość. To jest z tego międzyczasu, którego się nie da czytać. Drobne przesunięcie, bo jest wymiana jednej litery, tak? Dodana. Nicość, a niecość. Głowa obła, człekokształtna, jeszcze nie w hełmie sześcianu. To jest z wiersza Prostokąty. Aż pojmuję niepotrzebność czasu i radość, że zniknie, a w stajni bez zmian. Czym być, a czym przestać być, jest. To słynne szekspirowskie, ale... z przesuniętym znaczeniem jest. Ludzie z innych chętnie robią przedmioty, żeby mieć ich rzeczy. To z wiersza Różnica. Wydłubywał z obywateli nieprzemyślane pewności. To z Obrony Sokratesa. Ale do nich rosnąć trzeba, znikając. To z wiersza
swój styl. I chciałbym na zakończenie, żebyśmy usłyszeli ten wiersz, swój styl, bo to jest jakaś taka puenta tego naszego spaceru. Mnie się wydawało, że jeżeli pani na początku zaczęła pisać przybosiem, że to już ta formuła będzie jakby do końca. Ale tak jak pani powiedziała, jednak te sprawy są ważniejsze, istotniejsze. I zobaczmy, co pani odpowiada. To poezja to musi być wolność, dla mnie wszystko. No, tak. Jazda konna, to znaczy ważna jest dla mnie wolność, która nie jest wolnością od wszystkiego, tylko we mnie wolność. Wiersz jest pewną polemiką z bardzo modnymi aktualnie i obowiązującymi trendami czy wymaganiami w poezji współczesnej, zwłaszcza polskiej. Proszę bardzo. Przeważnie chcą mieć swój styl rozpoznawalny. Mówią też dykcję własną, osobną, żeby inni wiedzieli, że oni, że ważni tacy. I co? Się znieczulają na drżenia, się ociemniają na znaki, się zastygają na migotania, się zobojętniają na nieznane, na zmienne. Też chciałbym mieć władzę słów ostatecznych, ale do nich rosnąć trzeba znikając. Nie są nam dane. Dziękuję bardzo. Do nich trzeba rosnąć znikając, nie są nam dane. Albo jak pani pisze w innym miejscu, piszę głupio, tak to jest? A nie, ale to trzeba całe przeczytać. Tak to... Piszę głupio. No to na głupio, to inna sprawa. Czyli jakby tej brak w pani wiary w kreację, w moc słowa. No i tak i nie, moc nie, moc kreacji. Słowa jest, nie, to nie, nie brak mi wiary nie? w moc słowa. Ja ostatnio się dowiedziałam w Ostrołęce, właśnie była taka młoda dziewczyna, która wyznałam znaczenie słowa uta. No uta poezja, też uta tanka, taki 31-zgłoskowiec japoński, ale powiedziała mi, że zapis tego słowa, co mnie trochę przeraziło, prawdę powiedziawszy, i tak, no, to jest mowa i świątynia. No, to pomyślałam, no to mi zrobił tatuś, żeby dorosnąć do czegoś takiego, to chyba mi się nie uda. Chyba właśnie znikając. Znaczy, w świecie wartości, który pani tu przedstawia, jest i świątynia, jest i najwyższy i cała reszta, cały świat. No bo to chyba chodzi w poezji. Chodzi o jednie, o rodzaj poczucia jedni i z kosmosem, i z tym, co się pisze, i z słuchaczami, z ludźmi, z którymi się żyje, ze zwierzętami, z roślinami, z, nie wiem, z mrówkami, tak, ja i tak jest dalej. Odpowiedzialność za własne życie. Taka, tak? No tak. I taka i będzie, wolność i odpowiedzialność jednocześnie. I taka będzie puenta dzisiejszego spotkania. Ja na koniec jeszcze przeczytam wiersz z tomu pod tytułem Prosta. To jest wiersz zadedykowany naszym dzisiejszym widzom. Kulturalni ludzie chodzą do teatru. Kulturalni ludzie bywają na wystawach. Kulturalni ludzie czytają nagrodzone książki. Na chwalonych spektaklach aktorzy symulują mord i kopulację. Na wystawach artyści bluźnią politycznie, poprawnie. Autorzy nagradzanych książek cyzelują zło i beznadziejność. Kulturalni ludzie są zaciekawieni i zorientowani. A to ja muszę jeszcze coś powiedzieć, bo właśnie ja w ogóle się zastanawiałam, czy do tamtego tomiku włączyć ten wiersz, bo to jako wiersz to jest takie sobie, powiedzmy sobie szczerze. I to wyciągają, no bo to jest łatwe, programowe i tak dalej. Dziękujemy państwu bardzo za uwagę i życzymy miłego wieczoru w dalszym ciągu.